Ja bym może, jeżeli chodzi o pewne scenariusze, które istnieją, najpierw pewnie też troszeczkę chciałbym przedstawić pewną problematykę drogi wyjścia. No, to właśnie chyba między innymi po to jesteśmy, żebyśmy się troszeczkę nad tym zastanawiali. Pierwsza może sytuacja, gdy mówimy sobie o edukacji, to ja bym edukację w jakiś sensie rozbił na dwa kierunki. Z jednej strony ta edukacja, która ma prowadzić do konkretnego wykształcenia człowieka i później jego działaniu w konkretnym środowisku czy w konkretnym rynku pracy. I chciałbym troszeczkę właściwie chyba się zatrzymać również mimo wszystko na rynku pracy. A z drugiej strony edukacja, która ma kształtować społeczeństwo, społeczeństwo, które ma zdobywać pewien kapitał intelektualny. Edukacja, która jak gdyby bezpośrednio nie jest wykorzystywana, przecież, czyli ja bym to też mógł nazwać jakaś sztuka dla sztuki, a przecież jeżeli społeczeństwo jest wyedukowane, to na pewno można troszeczkę inaczej na ten temat mówić. Z kolei kolejna sprawa, nad którą warto by się zatrzymać, jeżeli mówimy o edukacji, to z jednej strony o takiej edukacji, którą ja bym nazwał ogólną, a więc począwszy od przedszkola, szkołę podstawową, gimnazjum i dalej, która później już w jakiś sposób zaczyna się dzielić na edukację, którą bym nazwał sobie zawodową i również pewną możliwość jej wykorzystania. To tak w jakiś sposób w ramach wstępu. Teraz patrząc na problemy, które również pan profesor Szkudlarek podniósł, mówienie w tejże chwili o powszechności edukacji, o równej dostępności do edukacji, no to chyba w aktualnych warunkach nie jest możliwe. Tak sobie tutaj w tym momencie też zażartuję, bo jedną z, gdy otrzymywałem maila, to pojawiła mi się w pewnym momencie taka nazwa dostępność komunikacyjna, a nie dostępność edukacyjna. A co to jest dostępność komunikacyjna, to można bardzo łatwo też przełożyć sobie właśnie w dostępności edukacyjnej. Sprawa komunikacji, zdobywania informacji obecnie jest na pewno bardzo istotna i bardzo ważna i w związku z tym na pewno myślimy o dostępie do różnych form edukacji. Problem, który już pan profesor poruszył, który jest na pewno problemem bardzo ważnym. I w tejże chwili tak sobie jeszcze myślę o tej powszechności do edukacji. Też nie tak dawno, będąc też na jakimś spotkaniu, na jakiejś konferencji, patrząc pewnie na środowiska, w których my tutaj żyjemy, wiem, że jest też i wielu samorządowców i dyrektorów szkół tutaj obecnych, to wiemy, że każda szkoła, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest szkoła gimnazjalna, czy ponadgimnazjalna, działa w pewnym określonym środowisku. Jeżeli sobie spojrzymy na sytuację, jak te środowiska wyglądają, dokładne na przykład badania były kiedyś robione i są robione w Łodzi, ale znamy też pewnie takie sytuacje również, czy to z naszych wielkich miast. Są szkoły rejonowe, szczególnie to chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja, umiejscowione w konkretnych środowiskach, gdzie w rzeczywistości są pewnego rodzaju getta, gdzie właściwie jeżeli istnieje możliwość przejścia gdzieś wyżej, nawet w ten sposób do innego regionu, miasta, to jest już pewnego rodzaju awansem społecznym. A pewnie tutaj pojawiają się problemy w tych środowiskach. No, zdanie takie, nie będziesz się uczył, bo i po co. A więc mamy pewne problemy. Nie chciałbym tutaj tych problemów sobie za wiele wymieniać, ale w każdym bądź razie równość czy nierówność wynika z pewnych problemów polskiej edukacji. Są to problemy związane z rodziną, ze środowiskiem, z rodzicami i szkołą.
I tutaj pewne zatrzymują się tylko na pewnych z nich. Dostępność edukacji przedszkolnej, która jest stosunkowo niska i gdybyśmy spojrzeli na Europę, no to pewnie gdzieś bardzo daleko stoimy, ale jest też ona mocno zróżnicowana. Tutaj pewnie właśnie do pewnej dostępności do edukacji takiej przedszkolnej dochodzimy. Jak wygląda sprawa na wsi, jak wygląda sprawa województwa, tych tak zwanej ściany, powiedzmy sobie, wschodniej i naszej. Czy można coś zmieniać, bo obraz taki, jaki jest, ale czy można coś zmieniać? Na pewno tak. W tejże chwili sobie spoglądamy, że na pewno, czy to statystycznie, ale też pewnie i realnie, możliwość dostępu do wychowania przedszkolnego w jakiś sposób wzrosła. Problemy, które się pojawiają, które później się narzucają, bo ponieważ w tej chwili, tak jak już tutaj było powiedziane, istnieje pewien rozdziew między tą grupą ekonomiczną najbardziej zarabiającą i najmniej zarabiającą, pojawiają się konkretne problemy. Zagrożenie ubóstwem, które jest w rzeczywistości w tej chwili szalenie ważne i istotne. A jeżeli ubóstwo, to w tym momencie dochodzimy do konkretnego problemu, do problemu migracji zarobkowej rodziców i związanych z tym eurosieroctwem częściowym albo i nawet całkowitym. Jak w tym momencie właściwie działać? Skoro sytuacja tak wygląda, kierunek działania to pewnie poprawa współpracy szkoły z rodzicami, włączenie ich w ogólne sprawy związane i z nauką, i z wychowaniem, ale pewnie sam, będąc dyrektorem szkoły czy nauczycielem, w jaki sposób to zrobić. W jaki sposób dokonać wzmocnienia zaangażowania i kompetencji rodziców. Znowu pewnie w tych grupach, które w tej hierarchii społecznej są położone niżej, to jest to znacznie bardziej utrudnione. Oczywiście znajdują się pewne sytuacje takie, kiedy można przechodzić z grupy niższej do wyższej, powiedzmy sobie w takiej nazwnicy społecznej. Tutaj sobie do pani dyrektor też i żartowałem, mówiłem bardzo poważnie. No na przykład pochodzę sam z rodziny, gdzie mój ojciec był robotnikiem, a mama nie pracowała zawodowo. No można jakąś, powiedzmy sobie, drogą dojść na inne pozycje czy do innych ról społecznych, ale pewnie jakaś również bariera finansowa tutaj istnieje.